Szanowni Państwo, jakby ktoś jeszcze nie miał wątpliwości, czy Zanzibar jest rajem, to myślę, że te półtorej minuty wszystkim na pewno udowodniło, że tak właśnie jest. Nikt tutaj nie chodzi w maseczkach, jest totalny luz. To po prostu idą w tango, dyskoteki, sesje nocne, po prostu bardzo mocno rozbudowane. Wszyscy tańczą, piją, szaleją, potem piją za dużo, potem są bijatyki, także ludzie bomby rzucali tutaj na ulicy, bo za 10 tysięcy dolarów można kupić bardzo fajny teren, wybudować na nim hotel i zarabiać pieniążki. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną jest Joanna, która mieszka na Zanzibarze. I Joanna właśnie do nas nadaje z Zanzibaru. Ja właśnie patrzę przez swoje okno pod Krakowem, gdzie jest minus jeden i pada śnieg. Natomiast Joanna siedzi w krótkim rękawku nad oceanem. Cześć! Siedzi w krótkim... 30! Tak, no właśnie. Na Zanzibarze mamy 30 stopni. Możesz, Joanna, pokazać ocean za sobą, żeby ludzie uwierzyli, że to jest naprawdę... Tak, jest to naprawdę plaża na Zanzibarze. Tak więc można powiedzieć, że... No, niektórzy mają raj na ziemi, a inni mieszkają w Krakowie, tak? Więc bywa to różnie. Ale właśnie, czy Zanzibar to taki raj na ziemi? Ponieważ tutaj mi się pierwsze pytanie nasuwa, mianowicie na Facebooku masz napisane: mieszkam w Zanzibarze w nawiasie autonomia. Czy to jest tak, że Zanzibar próbuje się teraz oddzielić od Tanzanii i uzyskać jakąś niepodległość całkowitą? Tak, oni już od wielu, wielu lat próbują się właśnie oddzielić od Tanzanii, z tego względu, że w ogóle mają dwóch prezydentów. Jeden jest na Zanzibarze, drugi jest w Tanzanii. No ale niestety te próby są nieudolne jak na razie. Ostatnio tutaj niedawno były wybory, także ludzie bomby rzucali tutaj na ulicy. Wszyscy uciekali. No i tak naprawdę tutaj bardzo mocno walczą, jeśli chodzi o tą niepodległość. Czyli to nie jest tak, że to jest taki całkowity raj Zanzibar. Pojawia się jakieś zagrożenie. Nie jest tutaj nie możesz powiedzieć, że na Zanzibarze jest całkowicie bezpiecznie teraz. No to znaczy, wiesz co, no ogólnie jest bezpiecznie. Ja się tutaj czuję bardzo bezpiecznie, bo przyjechałam tutaj sama z koleżanką i dzięki Bogu nic mi się jeszcze na razie nie stało. No i jakoś ja się tutaj czuję bardzo bezpiecznie. No niestety jak są wybory, no to ludzie tutaj dostają jakiegoś, nie wiem, małpiego rozumu i różnie to tutaj może wyglądać. Joanna, spośród wszystkich pięknych miejsc na świecie, to można wymienić tutaj jednym tchem Malediwy, Borneo, Sycylia, nie wiem, Wyspa Jawa w Indonezji i tak dalej. Wybrałaś właśnie Zanzibar. Dlaczego spośród tych wszystkich regionów Zanzibar? Chociaż tak jak wspominałaś mi przed rozmową, mieszkałaś również przez chwilę na Malediwach, ale jednak teraz Zanzibar. Dlaczego akurat ten region? Akurat powiem Ci szczerze, że Zanzibar to był taki przypadek tak naprawdę, z tego względu, że w zeszłym roku przyjechałam tutaj z moją koleżanką i chciałyśmy przezimować sobie. Przyjechałyśmy tutaj na 2 tygodnie na medytację, potem chciałyśmy jechać właśnie na Bali, potem do Tajlandii. I powiem Ci szczerze, że no, jak przyjechałyśmy tutaj, to po prostu tak nam się tutaj spodobało. Przede wszystkim ten spokój, jaki emanuje na tej wyspie. Po prostu wszyscy pole, Hakuna Matata, nikt się nigdzie nie śpieszy. Wszystko jest na spokojnie, totalny relaks. Wychodzisz z domu, nie musisz się przejmować, jak jesteś ubrany, jak wyglądasz, czy wyglądasz dobrze, czy źle. Po prostu wychodzisz sobie na plażę, bierzesz sobie kawkę, siadasz sobie nad przepięknym oceanem indyjskim, zrelaksowany, pijesz sobie kawkę, potem wieczorem jakieś imprezy, tu gdzieś jakaś restauracja, wszędzie spokój, relaks, cisza, no po prostu to mnie bardzo tutaj na tej wyspie urzekło, dlatego zdecydowałam się tutaj zostać. Proszę Państwa, ciężko dzisiaj wyjechać na Słowację czy do Czech, natomiast bardzo łatwo dzisiaj pojechać na Zanzibar, ponieważ rząd Tanzanii ogłosił, że na Zanzibarze po prostu pandemii nie ma, mimo że kilka dni później wiceprezydent Tanzanii umarł na koronawirusa. I jak to u Was wygląda? W ogóle już nie żyjecie pandemią, jesteście całkowicie wolni, żadnego dystansu, żyjecie jak przed?
Wiesz co, ja ci powiem tak, ja tutaj akurat przyjechałam w momencie, kiedy zaczęła się cała ta pandemia. Także no, pierwsza ta fala była taka, że faktycznie nie było tutaj w ogóle nikogo, żadnych turystów, nic. Jeszcze do tego był Ramadan. Także na pięknej, piaszczystej plaży, 3-kilometrowej, byłam jedyną białą kobietą, jedyną białą osobą w ogóle na tej plaży. No, prezydent stwierdził, że on nie chce w ogóle żadnej korony, że on nie chce na ten temat nic absolutnie słyszeć. No i właśnie z tego względu też ludzie wybrali go po raz drugi na prezydenta. No ale teraz, no właśnie, no była ta cała sytuacja, gdzie ten wiceprezydent umarł właśnie na koronę. No także była tutaj strefa ciszy przez cały tydzień i objawiła się ona w ten sposób, że po prostu dyskoteki były zamknięte i to wszystko. Nikt tutaj nie chodzi w maseczkach, jest totalny luz, w ogóle nie rozmawia się na ten temat. Jedynie jak ktoś kichnie, to wszyscy żartują, o korona, korona i tak w tym temacie. Także powiem ci, nie, naprawdę ja tutaj w ogóle nie odczuwam, żeby była jakaś korona, bo jest pełno turystów, wszystkie hotele są po prostu naładowane turystami, wszędzie jest full. W restauracjach pełno ludzi, na plaży pełno ludzi, na dyskotekach pełno ludzi, wszędzie pełno ludzi, także no nie odczuwam tego tutaj absolutnie zupełnie, żeby była jakakolwiek korona. To aż by się chciało teraz zakrzyknąć, widzisz Europo, tak można żyć, tak można działać. Przede wszystkim powiem ci tak, że tutaj bardzo mało ludzi w ogóle ogląda telewizję, jeśli już w ogóle oglądają telewizję, to oni zbierają się w takich skupiskach, na przykład w jakiejś tam kafejce, gdzie się pije herbatkę albo jakieś tam inne napary ziołowe, no i wtedy wszyscy się zbierają i ogląda się telewizję pod tytułem mecz, na przykład, albo tam, nie wiem, coś związane z polityką, czego ja akurat nie rozumiem, bo nie umiem mówić po swojej jeszcze na razie. Ale co ja chciałam powiedzieć, no i przede wszystkim tutaj nikt nie ogląda telewizji, także nie mówi się tutaj na ten temat, bo bardzo mało ludzi w ogóle, no po prostu przede wszystkim tu się nie ogląda telewizji i dlatego tu się żyje po prostu swoim życiem na plaży, tu się życie toczy na plaży, a nie to, co się dzieje w Europie, ta cała pandemia i to wszystko. Niesamowite z perspektywy Europy, z której ja nadaję, jest to, o czym teraz tutaj opowiadasz. Właśnie, Zanzibar staje się coraz bardziej atrakcyjny. W Polsce zyskał sławę m.in. dzięki serii Hotel Paradise, którą wypuścił TVN. Dużo jest Polaków teraz na Zanzibarze, czy jest to ciągle, czy to jest tylko taki mit, że Polacy uciekają na Zanzibar? Nie, jest naprawdę bardzo dużo tych Polaków. Cały czas tutaj chodzę, tylko to słyszę polski język, ale wydaje mi się, że to jest związane z tym, że jedynie kierunki teraz na tą pandemię są otwarte albo Meksyk, albo Dubaj, albo Zanzibar. Dlatego właśnie tutaj wszyscy przyjeżdżają, no, z tego względu. Zawsze tutaj było dużo Polaków, jeszcze więcej było Włochów, no ale teraz niestety te granice są pozamykane, bo we Włoszech akurat jest czerwona strefa, także oni w ogóle nie mogą latać nigdzie. No może dlatego z tego względu tutaj jest dużo Polaków, ale z tego co wiem i pytałam się tutaj ludzi, to zawsze było dużo. No to aż nasuwa się pytanie, czy Zanzibarczycy mają już jakieś żarty o Polakach, którzy tu przyjeżdżają, bo wiemy, że czasami Polacy za granicą potrafią się ciekawie zachowywać. Czy są jakieś już żarty lokalnych mieszkańców o Polakach? Coś, jakieś anegdoty z Polakami? Nie, nie ma żadnych anegdot. Polaków bardzo lubią. Przede wszystkim Polaków naprawdę tutaj bardzo lubią. Jedynie jakie żarty to mogą robić na temat ruskich, bo akurat do niego nie przypadają. Ale Polaków bardzo lubią. Z racji tego, że wiadomo, pieniądze z YouTube'a lecą szerokim strumieniem. Ostatnio z ciekawości zainteresowałem się cenami nieruchomości na Zanzibarze i przyznam szczerze, że no, tanio nie jest, co tu dużo mówić, Zanzibar jest drogi. Czy to jest tak naprawdę, czy teraz już jest tak, że na Zanzibarze są ceny europejskie przez to, że tam pojawił się taki napływ turystów i de facto wcale nie jest to jakąś oszczędnością przeprowadzenie się na Zanzibar?
Ale chodzi tobie na przykład o kupienie terenu, tak? O kupienie terenu, ale w ogóle też o życie na co dzień. Jak się kształtują ceny na Zanzibarze? No wiesz co, no życie akurat, jeśli chodzi o takie życie lokalne, no to jest bardzo, bardzo tanie. Jeśli chodzi o życie turystyczne, to jest dosyć drogie. Z tego względu, że na przykład no, ceny w restauracji, gdzie dla turystów, no to na przykład, nie wiem, oscylują się typu 20 tysięcy szylingów, to jest jakieś 32 złote zadanie, na przykład, nie wiem, ryż czy tam z jakimiś owocami morza, czy ryba na grillu. Na przykład taki pełny talerz owoców morza kosztuje nawet 40 dolarów. No tak jest, no, dosyć drogo, że tak powiem. No takie ceny europejskie, możemy powiedzieć. Ceny europejskie, tak jak w Polsce, w takich lepszych restauracjach. A życie na przykład tutaj takie lokalne, no to na przykład danie ryż z warzywami i taka miseczka z mięsem, no to kosztuje 3,20. Do tego kawa 3,20 w dolarach cały czas podajesz ceny. 20 groszy. 3,20 groszy? 3 złote i 20 groszy. Ale to jest cena dla lokalnych, czy to jest w ogóle dla wszystkich wtedy? Nie, to idziesz tak samo i ty i płacisz tak, no to płacisz tyle samo, nie? Znaczy czasami tam ci wiesz, okroją, bo to jest normalne, wiesz, jak zobaczą białego, no to wiesz, próbują dać wyższą cenę, ale jak się znasz i wiesz, jakie są ceny, no to po prostu się nie dasz i tyle i płacisz tyle, ile trzeba. No ja akurat jestem teraz w Kiłęgu, a to w Kiłęgu kosztuje to 3,20, 3 złote 20 groszy. W Nungwi, gdzie to jest najlepsza plaża na całym Zanzibarze, no to tam ta cena jest wyższa o 1 tysiąc, bo tutaj właśnie to jest 1 tysiąc szylingów, to jest złoty 60, no 4,80, tak? 4 złote 80 groszy. Także za 5 złotych już możesz zjeść takie pełne danie. Tam masz ryż z sosem, do tego masz ten, kurczę, jak to się nazywa? Fagioli, czekaj. Fasola i mięso. Na kawę na przykład jak idziesz, to taki kubek kawy kosztuje 80 groszy. No jest bardzo tanio. Naprawdę bardzo, bardzo tanio. Woda kosztuje złoty 60 w sklepie. Na przykład kilogram pomidorów kosztuje 3 złote 20 groszy. Ale mówisz, że jest tanio, ale to jest tanio, rozumiem, dla ciebie, ponieważ, ale jak to się kształtuje względem, nie wiem, zarobków mieszkańców Zanzibaru? Czy to jest tak, że teraz przyjechał tam turysta z Europy i przez to, że przyjechał turysta z Europy, to lokalnego Zanzibarczyka na nic nie stać, ponieważ jakby tak podbiły się ceny, czy to wciąż jest jakoś racjonalnie, że ludzie żyją, mogą tam żyć na zadowalającym poziomie? No niestety nie. Niestety nie żyją na zadowalającym poziomie, dlatego mają takie dosyć ubogie te domy i mają tam wyposażenie takie bardzo podstawowe. Na przykład materac na podłodze, gotują na podłodze, śpią na podłodze, praktycznie wszystko robią na podłodze. Tak, całe życie, no, domy są naprawdę bardzo, bardzo ubogie, z tego względu, że oni zarabiają 200 tysięcy na miesiąc, to jest jakieś 100 dolarów. Na miesiąc jedna osoba, także no to naprawdę to nie wychodzi dużo, to naprawdę nie wychodzi dużo, bo to ci starcza na tylko na wyżywienie na jeden dzień. Także no w tych domach mają materace na podłodze, gotują na podłodze, myją talerze na przykład na zewnątrz, bo jest wygodniej. Piorą też na zewnątrz, bo tam się od razu wylewa wodę. No i za wodę tutaj też w ogóle trzeba płacić, a woda nie jest wcale tania, bo tam chyba za, nie wiem, za litr chyba kosztuje 2000 czy coś takiego. Powiem ci, nie pamiętam dokładnie. Akurat nie orientowałam się w cenach, jak tutaj wygląda ta woda. No także no, oni nie żyją tutaj na takich bardzo fajnych warunkach, dlatego właśnie jest bardzo dużo beachboysów, którzy organizują różne wycieczki gdzieś tam na Pnęba, gdzie tutaj jest bardzo fajna taka wyspa, gdzie Bill Gates ją wykupił.
To tam się właśnie, żeby ponurkować z delfinami. Można tutaj na przykład sobie popłynąć na Prison Island, gdzie można pochodzić z takimi wielkimi żółwiami. Także chodzą tutaj po plaży i sprzedają wycieczki, sprzedają kokosy, sprzedają aloe vera, liście. No, radzą sobie jak tylko mogą, Jak tak mogą. naprawdę. Czyli to nie jest raj dla każdego. Zanzibar nie jest rajem dla każdego. Wspomniałeś o tym, że bardzo dużo jest tutaj na Zanzibarze, wiele rzeczy jest uzależnionych od kultury islamu. Czy ten islam na Zanzibarze jest tak silny jak w krajach arabskich? Czy to jest jednak gdzieś tam pomieszanie? Tak jak na przykład kiedyś mój znajomy misjonarz wspominał, że kiedy on nawracał na chrześcijaństwo w Nigerii, to wszyscy tak, oczywiście, po czym szli składać ofiary swoim lokalnym wierzeniom. Czy to jest tak samo na Zanzibarze, że to jest taki, czy to jest taki silny islam jak w krajach arabskich? Jest. Oni tutaj bardzo, bardzo mocno są wierzący. No tutaj jak jest Ramadan, to faktycznie wszystkie sklepy są zamknięte, nikt nigdzie nie wychodzi. Tylko wieczorem jedynie można na przykład iść jakieś zakupy zrobić, bo tak jest w przeciągu dnia, wszystko jest pozamykane. Jedynie życie takie turystyczne toczy się tylko i wyłącznie na plaży, gdzie możesz na przykład chodzić w stroju kąpielowym, gdzie ci na to pozwalają, ale jak już wychodzisz z plaży, no to trzeba się ubrać i dostosować się do ich kultury. No codziennie o 5 rano wszyscy wstają, idą do namiotu się pomodlić. O godzinie 12 do 1 też jest wszystko pozamykane, bo też się idą modlić. Także no jak najbardziej, tak. Widać tą religię tutaj. Wspomniałeś, że w rozmowie, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, wspomniałeś, że przed Zanzibarem mieszkałaś na Malediwach. Z tego, co podają naukowcy, Malediwy za kilkadziesiąt lat mogą przestać istnieć. Czy z tamtego miejsca masz jakieś... Właściwie dlaczego się z tamtego miejsca przeniosłaś? Rozumiem, że jesteś po prostu taki masz duch w sobie, że nie lubisz siedzieć w jednym miejscu, czy na Malediwach stało się, że tak powiem, uznałeś, że już ci się znudziły i nie ma tam nic ciekawego? Ja tam w sumie nie mieszkałam, ja tam pojechałam tylko na wakacje na 3 tygodnie i powiem ci szczerze, 3 tygodnie to było naprawdę za długo, z tego względu, że no Malediwy mają to do siebie, że to są bardzo małe wysepki. Ja akurat trafiłam tam do Six Senses, to był hotel usadowiony na jednej wyspie i tam akurat jest tak, że chodzi się bez butów, to mi się bardzo podobało. No wyspa przepiękna, wyspa naprawdę przepiękna, jeśli chodzi o roślinność, to bardzo podobna do Zanzibaru. No i który właśnie pierwszego dnia wzięłam sobie rowerek, bo tam zawsze przy domu stoją rowery i masz inicjały z tyłu roweru. No i ja wzięłam sobie ten rower, w jednym domku mieszkałam ja z moim chłopakiem, a w drugim mieszkała moja siostra z dzieciakami. No i mówię, no to przejadę się tym rowerem dookoła tej wyspy, zobaczę, pozwiedzam sobie, jak to wszystko tutaj wygląda. No i wzięłam ten rower, jadę sobie dookoła tej wyspy i po jakiejś, nie wiem, w 2-3 minutach patrzę z tą rowerem, mówię, kurczę, przecież ja te inicjały znam. Patrzę, ja mówię, kurczę, już objechałam całą wyspę. Po 3 minutach po prostu nie było tam, wyspa przepiękna, ale tam nie ma kompletnie co do roboty. Były jedynie dwie restauracje, jeden bar z basenem i to było po prostu wszystko. Malutka wysepka, nigdzie nie pójdziesz, nic nie zrobisz. Codziennie wieczorem był wyświetlany jeden i ten sam film Pamiętnik dla zakochanych. To jest bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi na przykład o wyjazd taki małżeński, poślubny, coś takiego, podróż poślubna. No ale tak, żeby tam mieszkać, to no, ja bym tam się chyba zanudziła na śmierć. To nie dla mnie. Czyli rozumiem, że na Zanzibarze dużo więcej atrakcji. Tak. Przede wszystkim tutaj, no tutaj wiesz, tutaj się życie bardzo powoli toczy. To jest przede wszystkim. Poza tym wszyscy są bardzo przyjaźnie do ciebie nastawieni. W przeciągu pierwszego dnia już masz kupę znajomych, ze wszystkimi idziesz na plażę, ze wszystkimi można porozmawiać. Masaje cię zaczepiają, to z tym porozmawiasz, bo oni w ogóle i po włosku potrafią mówić, i po angielsku. Także z każdym się dogadasz, nie ma najmniejszego problemu.
No i jest sobie co do roboty, naprawdę. Czy do jakiejś restauracji pójdziesz, czy przejdziesz się na plaży, czy pójdziesz popływać. Wieczorem, jak już jest zachód słońca, wszyscy wychodzą na plażę, zaczynają albo ćwiczyć, albo grają w piłkę, albo w siatkówkę. Także wieczorami jakieś dyskoteki, jakieś wyjścia do klubu, spotykanie się ze znajomymi. No, ja tutaj po prostu uwielbiam to życie, naprawdę, dlatego zdecydowałam się tutaj zamieszkać. Szanowni Państwo, jakby ktoś jeszcze nie miał wątpliwości, czy Zanzibar jest rajem, to myślę, że te 1,5 minuty wszystkim na pewno udowodniło, że tak właśnie jest. No, jeśli się nie mylę, z Krakowa 5000 zł i proszę Państwa, jesteście w raju. Tak Teraz chyba więc. nie. Ja poznałam 3 dni temu Polaków tutaj akurat obok w hotelu mieszkają. No to powiedzieli mi, że za 2,5 tysiąca kupili bilet w dwie strony, w tą i z powrotem. No to I tylko oni są lepieć. akurat z Krakowa. No to nic tylko lecieć w takim razie. Zanzibar bardzo ciekawy region. Mam pytanie od kolegi, czy na Zanzibarze da się surfować, bo w końcu ocean jest tak Tak ciekawie, żeby ciekawie, że posurfować. surfował. Tak, słuchaj, no, znaczy surfować może, z tym akurat by były problemy, ale jeśli chodzi o kitesurf, no to tutaj bardzo znana plaża to jest właśnie Dżambiani Padże, która to jest bardzo taka rozległa, bardzo ogromna plaża, gdzie jak popłyniesz w jedną stronę, to sobie po prostu śmigasz i śmigasz i śmigasz i końca nie ma. Także jeśli chodzi o kitesurf, to akurat tamta plaża jest najlepsza, chociaż aczkolwiek tutaj też nie wiem, może ci pokażę kamerę. Jak chcesz, może. Jasne, jasne. Zachęcaj, słuchaj, do raju. No akurat, o, tam w oddali, nie wiem, czy widać coś. Tam. Musisz trochę niżej zjechać kamerą. O. Proszę Państwa, tak wygląda raj. To jest luty. 30 stopni. Rzem już marzec w zasadzie, ale 30 stopni. U mnie za oknem widzę szarówę i śnieg, tak więc aż mi się łezka wokół kręci, jak patrzę na te obrazki. Tak, wierzę ci, wierzę i absolutnie nie zazdroszczę. Super, z takiej perspektywy plaży komuś nie zazdrościć. Tak, no cóż. Cóż. Tak, także pokażę wam tutaj troszeczkę widoków. Turystów nie brakuje, jak widać. My się męczymy w Europie, a w Afryce się tak fajnie żyje, proszę Państwa. I to jest chyba cały paradoks współczesności. Tak, no powiem ci, ja czasami tak sobie myślę, że chciałabym przyjechać do Polski na przykład na tydzień czasu, przywitać się z moimi rodzicami i do widzenia. I z powrotem na Zanzibar. Czyli w ogóle nie tęsknisz za Polską, nie masz takiego poczucia, że jednak nie jesteś rodowitą tutaj, nie wiem, Zanzibarką, nie wiem jak to się odmienia, mieszkanką Zanzibaru, że nie jesteś u siebie, czy nie masz takiego wrażenia? Nie, ja tutaj po prostu od pierwszego dnia się czułam, jakbym była u siebie. Po prostu dla mnie to było najwspanialsze na świecie, gdzie ja mogłam, wiesz, rano wstajesz, bierzesz sobie prysznic, otwierasz drzwi i jesteś po prostu od razu w raju. Od razu z domu wychodzisz i śmigasz sobie do oceanu cieplutkiego, gorącego, oceanu Indyjskiego, bo pływasz sobie. Wychodzisz, słoneczko przygrzewa ciebie. Ach, no po prostu coś wspaniałego. Nie wyobrażam sobie powrotu do Polski. Nie wyobrażam sobie absolutnie, żeby siedzieć w Polsce i tylko przed telewizorem, albo do lodówki, albo przed telewizor i tak, albo Taniec z Gwiazdami, albo Milionerzy. O nie, 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 nie. Tutaj powiem ci, to tutaj na przykład telewizory rosną na drzewach. Tak się ogląda telewizory, że tutaj po prostu rosną na drzewa. Przywiązują mnie do drzewa, nie wiem dlaczego. I po prostu sobie na drzewa. Tak, to jest znana działalność afrykańskich konstruktorów właśnie.
Ale z drugiej strony mam taki pewne dziwny dysonans, ponieważ wczoraj widziałem twoje zdjęcia, wstawiałeś nocne zdjęcia z Zanzibaru na Facebooka i ja myślałem, że tam przechodzi jakiś huragan, a ty powiedziałeś, to po prostu noc jak noc w Zanzibarze, ugięte palmy uginają się od wiatru. Tak więc zdarzają się tam jakieś takie silne anomalie pogodowe, jakieś huragany? Ja akurat teraz jestem na jednej stronie Zanzibaru, w Kiłęgła. No tutaj akurat są bardzo duże odpływy rano i bardzo duże przypływy wieczorem. I jak tutaj jest przypływ wieczorem, no to faktycznie bardzo silny wieje wiatr, dlatego właśnie tą rozmowę przesunęliśmy dzisiaj rano, bo od godziny 4 już zaczyna się tak silny wiatr, żebyśmy sobie po prostu nie porozmawiali, bo by nic nie było słychać. No i co tutaj jest pięknego w ogóle, no to wieczorami jest po prostu tyle gwiazd, że piękne widoki, naprawdę. Idziesz sobie plażą i po prostu gwiazda na gwieździe, wszystkie gwiazdy, które masz jak na dłoni, no coś pięknego. Znowu bo ja to wcześniej rok czasu mieszkałam na Nungwi. Nungwi to jest akurat najlepsza plaża, jeśli chodzi o cały Zanzibar, z tego względu, że no, po prostu tam najwięcej rzeczy się dzieje. Takie dosyć towarzyskie życie tam się bardziej toczy, nie takie relaksacyjne jak tutaj. No to tam znowu takich silnych odpływów nie ma. No, to jest akurat to, że to się możesz tam się możesz wykąpać cały dzień, a tutaj niestety na tą wodę trzeba czekać do godziny 16, zanim przypłynie, no i to się wiąże z tym, że są ogromne wiatry. Tak, czyli jakby bardzo, bardzo dziko. No to jest ciekawe, bardzo uzależnione życie od pogody na Zanzibarze. No coś niesamowitego. To jest chyba właśnie ten Eden, w którym mieszkali Adam i Ewa, taki prawdziwy. A mam do ciebie jeszcze takie pytanie, ponieważ Zanzibar jest znany z turystyki, ale czy coś się tam poza turystyką dzieje? Czy Zanzibar jakby, nie wiem, ma jakieś, pojawiają się jakieś tanzańskie startupy, w ogóle coś poza turystyką, ktoś się zajmuje czymś poza turystyką, no i byciem w policji? No muszę ci powiedzieć, że wiesz co, no życie tutaj się toczy tak, no albo właśnie jest życie turystyczne, które toczy się na plaży, no a jeśli już idziesz w głąb, no to jest życie lokalne, a życie lokalne polega na tym, że jest klub na klubie, gdzie się gra w bilarda, piwo leży strumieniami, Kejwanti leje się strumieniami i koniagi leje się strumieniami. Także po prostu alkoholik na alkoholiku, alkoholikiem poganiać, bardzo dużo ludzi tutaj pije, nie wiem skąd oni mają pieniądze, bo naprawdę życie, nie zarabiają tutaj bardzo dużo pieniędzy, ale jeśli już w ogóle mają, to po prostu idą w tango, dyskoteki, sesje nocne, po prostu bardzo mocno rozbudowane. Wszyscy tańczą, piją, szaleją, potem piją za dużo, potem są bijatyki. Takie życie. Takie polskie wesele. Tak, dokładnie tak. I to jest po prostu tutaj tak codziennie, naprawdę tak codziennie. No, także tak tutaj wygląda życie lokalne. W dzień śpią, potem trochę pieniędzy zarobią, a potem je wydają po prostu na rozrywkę. Nie wiem, co prawda, jak ma się do tego zakaz picia alkoholu w islamie, ale widzę, że Zanzibarczycy chyba tej części Koranu nie doczytali, tak więc chyba po prostu. No, ja nie wiem, jak to właśnie wygląda. Starsi ludzie, jeśli chodzi o starszych ludzi, no to oni bardziej są tacy religijni, a jeśli chodzi o młodych, no to na przykład jest tak, że godzina 7 rano potrzebujesz jakiegoś piwa czy coś, to wystarczy zapukać, gdzie sklep jest zamknięty, wiesz, otwiera ci koleś i po prostu jest jeszcze wczorajszy, nawalony tak, że co Bożym świecie, tak, proszę. No i wiesz, możesz sobie zamówić, co tam chcesz do picia. Nie ma. W ogóle nie ma żadnych problemów. Tutaj z każdym wszystko można załatwić. Za pieniądze wszystko możesz tutaj załatwić. Wszystko. No i to jest, można powiedzieć, prawdziwy raj. Dziękuję Ci bardzo za to, że po tym raju nas dzisiaj trochę oprowadziłaś, opowiedziałaś nam o tym, jak się na Zanzibarze mieszka. Gdybyś mogła do Polaków siedzących dzisiaj w zaśnieżonym Krakowie,
w deszczowej Łodzi i Warszawie. Gdybyś chciała im powiedzieć, gdybyś chciała ich przekonać, żeby rzucili to wszystko i jechali na Zanzibar, to możesz jeszcze raz pokazać nam ocean i właśnie powiedzieć, żebyśmy tutaj już nie siedzieli, tylko wyjeżdżali do Afryki. Tak, no coś po prostu przepięknego to jest. Ja tu powiem, jest to 5 marca, tak? 5 marca, 30 stopni w Zanzibarze. W Zanzibarze jak w raju, aczkolwiek jak tutaj Joanna nam pokazała, no raj niestety nie dla każdego, ponieważ o ile przyjezdni z Europy naprawdę mogą się tam czuć świetnie, to często często praca, którą się zajmują lokalni, jest po prostu ciężka i wcale nie dorównuje standardom europejskim. Widzę, że tam jakiś kitesurfer się wyrwał, widać taki mały punkcik latawca, więc widzę, że są świetne warunki do kitesurfingu. Ja tylko powiem a propos surfingu, że jeżeli Państwo lubią jakieś nudne sporty, to albo szachy, albo surfing, ponieważ oba te sporty polegają na siedzeniu przez kilka godzin, tylko że surfing na siedzeniu w wodzie i czekaniu na tą jedną, jedyną fantastyczną falę. Say hi, say hi to my friend. Hello, my friend. Good meeting you. Don't forget to subscribe. And good friend. Good friend. Dzień dobry, Dzień dzień dobry. dobry. Dzień dobry. My name Tembo, Zanzibar, Karachi. Asante Rafiki. Okej, badaj. Tak, no ja nie wyobrażam sobie, żebym się dzisiaj przeszedł po ulicach Krakowa i osoby mijałyby mnie krzycząc Hakuna Matata, tak więc to chyba najlepszy dowód na to, jak pięknie jest na Zanzibarze. I po prostu co tu dużo mówić. Ja tu siedzę w zimnym Krakowie i trochę zazdroszczę, nie powiem. Trochę zazdroszczę, że możesz się dzisiaj w tak fajnym regionie świata znajdować. Nie wyobrażam sobie naprawdę innego miejsca, powiem ci szczerze. Naprawdę nie wyobrażam sobie. Podróżowałam po wielu miejscach, byłam naprawdę w wielu miejscach i w Stanach Zjednoczonych, i no gdziekolwiek, naprawdę. I najlepsze miejsce na ziemi, które najbardziej mi się podoba, gdzie się czuję po prostu naprawdę jak w domu, swobodnie, fajnie, zrelaksowana i po prostu. No jest tak cudowna atmosfera, że no nie wyobrażam sobie po prostu mieszkać w jakimś innym miejscu. A w Polsce to już nie. Niech to będzie najlepszą puentą naszego spotkania. Przyjeżdżajcie stamtąd, przyjeżdżajcie na Zanzibar. Życie jest bardzo tanie, nawet żeby kupić teren, to jest naprawdę bardzo tanie pieniądze, bo za 10 tysięcy dolarów można kupić bardzo fajny teren, wybudować na nim hotel i zarabiać pieniążki. Tak, no i tak trzeba żyć chyba. I to niech będzie najlepszą puentą naszego spotkania. Bardzo Ci, Joanna, dziękuję za to, że dzisiaj poświęciłaś nam swój czas, pokazałaś swój Zanzibar. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się na Zanzibar wyjechać, bo na razie z różnych autonomii świata byłem tylko w jednej. Liczę, że gdzieś tutaj wstawię zdjęcie mojego pobytu w autonomii, w której nie było tak wesoło. Znaczy było wesoło, aczkolwiek niebezpiecznie, bo była to autonomia Palestyny. Nieważne, i też skojarzyło mi się, że w zasadzie tam, gdzie nie zapytałem, język polski również był znany bardzo dobrze, tak więc można powiedzieć, że. Co tam angielski? To jest, proszę Państwa, język znany powszechnie, to jest dzień dobry i Hakuna Matata. I w zasadzie myślę, że hasłem Hakuna Matata powinniśmy dzisiaj nasze spotkanie zakończyć. Tak więc dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś jak najdłużej na Zanzibarze mieszkała po prostu w raju. Tak więc myślę, że kiedyś ten raj uda mi się odwiedzić. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. Cześć.